Tylko teraz się rodzi pytanie. A dlaczego piwo ma być poszkodowane, a na przykład wino jest w butelkach niezwrotnych? No ale jak to pan sobie wyobraża, żeby co hiszpańskie wino, co będziemy... A co kurwa? Dlaczego piwo ma być gorsze? A dlaczego wódka jest w niezwrotnych? No nie no, przecież to jest butelka rzeźbiona tu kurwa z orłem, z Sobieskim, z takim kurwa, z takim husarzem kurwa, z Krupnikiem, z Żubrem. A co mnie to kurwa? Za komuny były wszystkie takie same i było dobrze, tak? To się już nie wróci do tego. Zrozumcie to. Nie ma co się brandzlować kurwa butelkami zwrotnymi. Są naprawdę gorsze problemy, choćby ten węgiel jebany.